Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa, wita Was Marzena Śmigielska. Ostatnio opowiadałam Wam o naszej życiowej energii i jej rodzajach, a dzisiaj krótko opowiem o złodziejach energii oraz o tym, jak ich unikać. My ludzie jesteśmy mistrzami w narzekaniu i jak spotykają się ze sobą dwie osoby, to albo pogoda nie taka, bo ciągle pada, a jak jest ślicznie, to znów jest za gorąco. Trudno nas zadowolić. Poza tym zawsze chcemy być pierwsi w grze, kto ma gorzej, i zaczynamy swoją wyliczankę. Najgorsze jest jednak to, że podczas narzekania wytwarzamy hormon stresu, który blokuje nasze racjonalne myślenie i nas ogłupia. A i ludzie będą unikać naszego towarzystwa, bo nikt nie czuje się wtedy komfortowo. Po co ci to? Następnym razem nie dawaj się wciągać w cudze przepychanki. Szkoda energii. Dbaj o swoje pieniądze. Jeśli masz problem z płynnością finansową, albo wziąłeś na coś pożyczkę, albo kredyt, a teraz nie masz czego spłacać, taka sytuacja pożera Twoją energię. Zawsze dbaj o czyste konto, spłacaj swoje rachunki i oddawaj wszystkie długi. Jak? A na przykład na jakiś czas zrezygnuj z kawy pitej na mieście, czy z kupienia kolejnej sukienki, czy kolejnych drogich butów. Dotrzymuj słowa. Gdy coś komuś obiecujesz, otwierasz w swojej głowie pętlę, która otwarta jest tak długo, aż nie spełnisz tej obiecanki. Nie rzucaj więc obietnic od tak sobie, bo już sama świadomość, że nie dotrzymasz słowa zabiera ci ogrom energii. Dotrzymując słowa stajesz się wiarygodny, godny zaufania i wystawiasz sobie dobrą wizytówkę. Poza tym ktoś, kto cię o coś prosi, pokłada w tobie nadzieję. Dotrzymywanie słowa świadczy o naszym zainteresowaniu potrzebami drugiego człowieka. Szczególnie ważne jest to w dzisiejszym świecie, gdzie wszyscy ludzie martwią się z reguły o samych siebie i zaspokajają swoje własne potrzeby. Rób to, co sprawia ci radość. Znajdź swoje doładowanie. Możesz uprawiać spinaczkę, pływać albo haftować. Ważne, żebyś miał z tego fun, bo wtedy jesteś na najlepszej drodze do tego, żeby zachować równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem. W biznesie modne jest powiedzenie work-life balance, czyli nie samą pracą żyje człowiek, ale dla zdrowia psychicznego i naszego normalnego funkcjonowania potrzebujemy także odpoczynku. Ważne, żebyś mógł w tym czasie robić coś, co lubisz, a wtedy odpoczywasz po prostu efektywniej. Pozbądź się zbędnych rzeczy. Wyrzuć wszystko to, co zabiera ci przestrzeń. Powiedzenie mówi: porządek w domu, porządek w głowie. To samo dotyczy twojego miejsca pracy. Jeśli pozbędziesz się zalegających rzeczy, otworzysz przestrzeń na nowe. Wpuścisz powiew świeżego powietrza i sprowokujesz zmiany także w twoim życiu osobistym. Chcesz poznać kogoś i się zakochać? Wyrzuć zbędne rzeczy. Dbaj o zdrowie. Kiedy ostatnio byłaś na przeglądzie technicznym? Twoje auto przechodzi je co roku, a ty? Wiem, nie lubisz chodzić po lekarzach, więc stosuj profilaktykę. Ustal, że zawsze w marcu danego roku zrobisz pakiet podstawowych badań, a gdy coś cię zaniepokoi, pójdź do lekarza i pogłęb diagnostykę. Pamiętaj, w zdrowym ciele zdrowy duch. Nie toleruj toksycznych sytuacji. A jakie to są sytuacje? Toksyczne to takie, w których jad wytwarzany przez jednego człowieka ma właściwości trujące dla drugiego człowieka. Przykłady? Ciche dni, nieufność, podejrzliwość, kłamstwo, uzależnienie, chłód emocjonalny, obgadywanie, wypominanie, pretensje, brak szacunku, wyśmiewanie, niecierpliwość, zazdrość, niesłuchanie, brak czasu i wiele, wiele innych. Trzymaj się od nich z daleka. Gdy czujesz, że sytuacja cię demotywuje, odbiera radość i energię do życia, to ustal granice, respektuj je sama i egzekwuj ich szanowanie od innych. Nie będzie łatwo, ale warto to zrobić. Akceptuj to, na co nie masz wpływu. Dlaczego wkurzasz się w ciągu dnia na to, że pada deszcz? Albo że na parkingu nie ma dla ciebie miejsca. Czy jest to w granicach twojego bezpośredniego wpływu? Nie? To może w granicach twojego pośredniego wpływu? Też nie? To czy nie szkoda ci zdrowia i twojej energii?
Ernest Hemingway powiedział kiedyś, że denerwować się to mścić na zdrowie, na swoim własnym zdrowiu za głupotę innych, a najczęściej sami zainteresowani nie mają o tym pojęcia. Odpuść sobie i zaakceptuj to, na co nie masz wpływu. Jak jesteś blondynką i masz 150 cm wzrostu, to na bank nie będziesz modelką, która ma 180 cm. I kropka. Zmieniaj to, co możesz, a resztę akceptuj. I na koniec wybaczaj sobie i innym. Złość i żal kierowane do innych ludzi to negatywne emocje, które niszczą przede wszystkim ich właściciela i utrudniają budowanie poprawnych relacji. Szczere wybaczanie wymaga ogromnej energii, ale jest przede wszystkim oczyszczające. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.